dzięki, że wpadliście na 17. edycję Syntez. Ja jestem Michał Wiśniowski i z ramienia Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta właśnie przygotowałem to wydarzenie. Dzisiaj będziemy próbowali słuchać dźwięków wody. W latach 60. w Kanadzie powstał taki ruch World Soundscape Project. Była to grupa badaczy, która próbowała słuchać miast i wsi, ale również zależało jej na zwróceniu uwagi na hałas, jaki panuje wraz z rozwojem cywilizacji. Pomyślałem, że fajnie byłoby posłuchać tężni. Jeśli będziemy słuchać, to dobrze zamknąć sobie oczy, lepiej to nas przeniesie w inną przestrzeń. Te najcichsze dźwięki starajmy się uchwycić, te najgłośniejsze dźwięki starajmy się uchwycić. Spróbujmy odnaleźć tym wszystkim muzykę. Mapę dźwiękową chciałbym, żebyście zrobili. Tak jak sowa patrzy nieruchomo, tak chciałbym, żebyście wy wypunktowali najfajniejsze dźwięki, jakie usłyszycie na kartce i zrobili pejzaż dźwiękowy Zalewu Nowochódzkiego. Ja mocno słyszałam tylko tak tutaj bardzo blisko. Jakoś tak właśnie tak, te dźwięki gdzieś tutaj, słyszałam, że kiedy ktoś przechodzi, słyszałam właśnie jakieś wszystkie wasze ruchy delikatne. A ja słyszałem gdzieś skrzypiące drzwi i zawiasy takie. Właśnie to nie był stukot po deskach, tylko miałem wrażenie, jakby ktoś furtkę uchylał. Taki jakiś ktoś wkleił sample taki. Tak. Rzeczywistość. Zachęcam do słuchania, zachęcam do złapania bakcyla na nagrania terenowe. Ja złapałem bakcyla, chodzę z rejestratorem i nagrywam wszelakie dziwne miejsca. Was też do tego zachęcam, czy to dziennikarsko, czy to przyrodniczo, artystycznie. Wachlarz nagrań terenowych jest bardzo szeroki. Mam przyjemność Państwu anonsować bardzo ciekawe wydarzenia, głównie koncerty. Dzisiaj nie po raz pierwszy. Kolejny raz jesteśmy w tej świątyni, w parafii pod wezwaniem świętego brata Alberta, parafii jubileuszowej, o czym świadczy ten niesamowity za mną zawieszony napis. Odświętny, świąteczny, 40. rocznica erygowania parafii. Kto tutaj jest na co dzień, ten wie, kto przyjechał z daleka, a także Państwa witamy, ten się dowie. Ale najbardziej dzisiaj chcemy z Tomaszem, abyście Państwo pośpiewali z nami. Bo te pieśni związane z ruchem Światło-Życie są bardzo znane. Wszyscy je znamy. I dzisiaj będzie szansa, aby sobie przypomnieć, zaśpiewać. Więc proszę się nie bać. Proszę wtórować solistom, chórom, muzykom. Szanowni Państwo, po prostu życzymy wyjątkowego wieczoru w tym wyjątkowym miejscu. Pod najlepszą opieką z nieba. Miłego odbioru. Moja siła, nie jestem sam.
chcemy się.